Hej, hej, dzień dobry, Nahjan z tej strony, witam was wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek kampanii Malekitem. I troszkę sytuacja się pokomplikowała przez tą nieplanowaną inwazję chaosu. Cholernie żałuję tego, że ją włączyłem, ale już teraz niczego nie zmieni i musimy jakoś szybko je pokonać, te armie. Natomiast pytanie pozostaje, czy będzie ich więcej, bo ja wiem, że ten chaos ma takie inwazje stopniowe, że one co jakiś czas z powrotem się pojawiają i to mnie troszkę martwi, bo umówmy się, że to mi opóźni rozwój o jakieś tak w przeliczeniu na odcinki ze 3-4 odcinki, bo tak, słuchajcie, ja bym za jakieś, no właśnie 3-4 odcinki podbił cały ten teren i mógł spokojnie ruszyć na południe, a tak muszę się z tym cholerstwem, kurczę, męczyć, no i to mi nieco plany komplikuje, bo jak wam mówiłem, chciałem na 20 którymś odcinku zakończyć serię, no a obiektywem jest oczywiście zdobycie do miecza Kaina i tych tutaj terenów okolicznych, no więc zobaczymy, jak to, kurczę, pójdzie, no troszkę mnie to wkurzyło, ale okej, słuchajcie, damy radę, więc tak, taktyka jest taka, generalnie wczytałem, jak mówiłem i jednak nie atakuję tych kolesi, bo to może jakąś wojnę na mnie sprowokować, co nie byłoby dobre, więc nasza Arka koniecznie niech płynie tutaj, po to, aby ona broniła tej prowincji, a Malekit mógł pójść wolno. To mi się wydaje, że będzie zarąbiste. No i tymi jednak, wiecie co, nie ruszy się w ogóle, a nawet mógłbym ruszyć na Dargot, dlatego że... Znaczy nie, wiecie co, ja się nimi nie ruszę, no bo tak, jeśli ruszę się tutaj, to ci pójdą tam i no już nic ich tam nie zatrzyma, prawda? Bo co prawda to miasto jest już dobrze bronione, no ale już ten pałac zniszczenia nie do końca. Chociaż w sumie, wiecie co, tak sobie myślę, że kurczę, to można olać, jednak chyba na te kresy się udam. Będzie to, mi się wydaje, ciut bezpieczniejsze, ewentualnie nawet mogę na Hama odważnie wyjść im naprzeciw, ale brakuje mi jeszcze takiej jednej armii, bo to są te trzy, no to nie, idziesz do Kresów, chłopie, idziesz do Kresów. Arka zamieni Malekita. No i troszkę, że dochody nie są zbyt fajne. Nie wiem, co z tym za bardzo zrobić, niestety, ale no, wszystko się tak lekko pokomplikowało. Więc, no wy panowie, no nie wiem, no taka armia, czy jest w stanie pokonać taką armię chaosu? No bo tutaj się robią drugie schody, z powodu takiego, że te armie niektóre są bardzo pancerne, no więc moje widma nie będą aż tak efektywne, jak były wcześniej. Więc wypadałoby, nie wiem, może w jakąś artylerię bardziej zainwestować, czy coś, no nie wiem, kurczę, nie wiem. No tak, one pancerze nie mają, więc no, raczej tak sobie. No nie, na razie niczego nie robię, skończmy turę, zobaczmy, co nas czeka dalej. W najgorszym wypadku będę chciał końcówkę tej serii przenieść na live'a, żeby ją dokończyć, bo potrzebuję dosłownie jak lodu miejsca na kanale, żeby wdrążyć mój plan związany z odcinkami. No i zobaczcie, tutaj południe się odpaliło i król Menkare zaatakował wąwóz. No więc tak, czym on dysponuje? No generalnie dużo jest szkieletów łuczników, nie są to mocne jednostki, tak powiem. Straż grobowców to już jest lepsze, to już jest całkiem konkretne, jak i ci. Ale najci wojownicy Nehekary też są mocni. A to tym naszym jest to, że mam jazdę, a wróg jazdy nie ma. No nie jest to jakaś jazda rewelacyjna, ale zobaczymy, mam nadzieję, że to wygrać, jeśli nie, no to będzie troszkę, no to niefortunne. W każdym razie do boju, no i do zobaczenia za chwilkę na polu bitwy. Pewnie im zimno na tych lodach, co? Spokojnie, spokojnie, sprawię, że prędko zawrócicie na południe do swoich piaszczystych pustyń. No więc tak, taktyka jest taka, że postanowiłem się rozlokować na placu swoim głównym, bowiem te mury są zbyt szerokie i mam normalnie zbyt mało jednostek, aby je bronić, a lepszą opcją będzie obrona tutaj, bo też wykorzystam fajnie potencjał swoich strzelców, no i mojej magii, którą mam tutaj cienie Unleku. Mam też ogólnie jazdę. Myślałem, żeby jej tutaj gdzieś nie rozstawić przed lasem, ale wiecie co, powiem wam, że ona tutaj mało by zrobiła, bo to nie jest jakaś mocna jazda, plus jak już by coś tam zrobiła, no to by z powrotem nie wjechała do miasta. A tak załóżmy, że wygram na którejś ze stron, to będę mógł ją uwolnić i ruszyć na plecy drugiej strony, więc no tak to wygląda. No i co? Jakieś gnilec do mnie tutaj leci, kurczę. Trzeba go zestrzelić, nie? Jakieś ptaszki. I sępy pustynne, takie sępy. Czy takie kondory też, prawda? Też jest takie coś. No i co to w ogóle jest? Jest mocne? No, widzę, że nie za bardzo. Jedyne co, to troszkę amunicji na nich stracę. Ale już dobijmy do końca. Okej, krytyczne spętanie. To już, panowie, na razie nie strzelać. W zwarciu niech nasz lord je po prostu pokona. Żeby nie było. Ja bym chciał, żebyście wy na razie nie strzelali w ogóle. No właśnie. A nie, to już mówię, lada moment powinni polec w boju, więc to sobie na razie przyspieszę, poczekamy aż do mnie podejdą. No zobaczymy, jakby się udało to obronić, to byłoby super. W najgorszym wypadku oni to zajmą, bo jeśli to splądrują lub zniszczą, to jeszcze będzie pół biedy. Nie będę po prostu musiał bronić tej osady czy coś, ale jak to zajmą, to będzie troszkę, słuchajcie, gorzej. No i zobaczymy finalnie, jak to się obróci. No, mam nadzieję, że nasze panie tutaj elfie wiedźmy dadzą, kurczę, radę. Zobaczmy w ogóle, jak one wyglądają. No, całkiem konkretnie. Damage mają fajny. No i mają też unik, mistrzostwo mordu, szaleństwo Kaina. One pójdą w drugiej linii. Na pierwszy ogień myślę, że nasi krosarze przyjmą, tam nie wiem, impet szarży wroga czy coś. A teraz troszkę do przodu was jeszcze przestawię. No i co? Gdzie jest ten król niewierny? Tutaj strzelcy na szczęście idą w drugiej linii. To jest dobry atut, bo najpierw ruszy piechota. Gorzej by było, gdyby faktycznie strzelcami najpierw wyszli, bo by mnie mogli wystrzelać. No i co, widzę, że idą równomiernie na dwie flanki. Okej. No wiadomo, lepiej by było, jakby szli na jedną flankę, ale tak też nie ma jakiejś tragedii. No i co, widzę, że tutaj idzie sama elita. To nie wiem, czy już nie użyję jednego zaklęcia, bo oni się to jakoś mocno nie zbobują. Chociaż widzę, że nie potrzebuję, bo zobaczcie, wysłali jednostki lekkie z dużymi obrażeniami na pierwszą linię. I to wcale nie jest dla nich dobre, bo ich wystrzelam najprawdopodobniej. Więc tutaj komputer, zobaczcie, błąd taktyczny popełnił. I to taki dosyć konkretny, co mnie bardzo cieszy. No i jako, że mam też fajną szarżę, to jak już będą bliżej, to troszkę każę zaatakować. O, w ogóle namiot, zobaczcie, zniszczyłem, żeby skorzystali z tej premii do szarży. Podobnie też na tej stronie. Okej. No i już jeden oddział raczej damy radę zniszczyć. Widać szarża. Coś sobie tam jakiegoś boosta dali. Cóż to takiego jest, kurczę. W ogóle ja bardzo lubię frakcję Tom Kingów. Myślę, że kiedyś znowu do niej powrócimy. Tyle, że jak wiecie, no za pierwszym razem w ogóle sobie to na razie spowolnię na chwilkę. No, za pierwszym razem niezbyt ogarnąłem ich mechaniki. No więc tak, tutaj walnijmy mniej więcej o coś takiego. Nasze zaklęcie. O, nawet fajne, ale myślałem, że to będzie troszkę lepsze, ale no szału nie ma. No tak, wsparcie w to miejsce. Jeszcze mam 2 użycia z tego, co wiem. Tutaj też koniecznie wsparcie, bo też nie jest jakoś super fajnie. No i nasz kolega na króla niech leci, żeby pokonać tego łajdaka. Zaraz postaram się moją jazdę uwolnić, jak tylko wygram na przykład na lewej flance, bo zobaczcie, dalej już są strzelcy w dużej mierze. To jeszcze są ci schabardnicy niby, ale oni na szczęście, jako nieumarli, mają to spętanie, podobnie jak wampiry, więc będą, no, ginęli w sposób taki, że przez niską dyscyplinę. I to jest mój bardzo wielki atut. Popatrzcie, mają właśnie... Mają co? Jakiś szał mają bojowy. A, oni mają spętanie krytyczne. No to jest rewelacyjnie. Ogólnie, póki co, to wygląda dobrze. Jak mi się jeszcze naładuje buff do walki, to w ogóle będzie super. Dobra, to tak, tutaj ostrzał się dzieje. Tą jazdę, powiem wam, bym wysłał, jak się tego szybko da, no ale zobaczymy finalnie, jak to się ustawi. No i dużo ma tych jednostek. Akurat na tyły zostawił samych szkieletów w większości wojowników, którzy są gówniani. Powiem nieładnie, są gówniani, ale tacy są. No i teraz walnijmy sobie zaklęcie mniej więcej może o tak, słuchajcie, o coś takiego. Patrzcie, ładnie trafię tych halabardników, bo to oni są bardzo groźni niestety. Ci kolsi z halabardami moją jazdę mogą fajnie szybko posiekać. Więc proponuję mojej jazdy, to jest jazda szturmowa, to wsparcie raczej nie będzie zbyt mocna. Także tutaj pozostanie jeden oddział piechoty do walki w zwarciu, a dalej już sami strzelcy. Ja zatem od razu wyślę wsparcie na to miejsce, żeby jak najprędzej uwolnić tę stronę, a dalej, zobaczcie, będę mógł już jazdę zaangażować. Oj, co to jest? Oh my god, zapomniałem o tych, o uszatych, kuźwa, zapomniałem, że ten król to przywołuje, ale po króla to widzę, że już tak, no zaraz piaski pustyni go chyba pochłoną. No to wygląda, także ty, kolego złoty, już troszkę bliżej się ustaw. Dobra. No i coś tam robimy więcej, nie? Tylko żeby on zginął. Dobra, zginął. No to duży cios na morale dla nich. Więc jazda. Od razu niech przejdzie dalej. Niech ich zatrzyma. Super. Coś tam zawsze zrobią. Tu już jest spętanie. Rewelacja. Od razu po tym spętaniu wycofam ten oddział piechoty na drugą flankę, na tą. No bo tutaj oczywiście jazda poleci dalej. Koni łucznicy... O, poczekajcie. Teraz sobie użyję w ogóle zaklęcia, bo się przyda. Mówię ci, halabardnicy są bardzo groźni. To są aż dużo oddziałów i walnijmy to w tym stylu. Proszę bardzo. Super. Dobrze to walnęło. Ale czy my to wygramy? Tak patrzę pasku przewagi, że chyba może być ciężko. No zobaczymy, słuchajcie. Zobaczymy. Jak to finalnie się okaże. To tak. Moi strzelcy w ogóle. Walcie w tych od flanki. Wy również. po to, aby... Bo tutaj już w zwarciu raczej to wygram. Żeby tylko ich złamać, a dalej ruszymy już... Już na strzelców i będzie super. Dobra, ta jazda. O matko, widzę, że... No, w zwarciu nie są aż tacy fajni, jakby się mogło wydawać. Tu również walcie w tych. Do tyłu. No, to było niepotrzebne. To było troszkę niepotrzebne, ale spokojnie, jeden oddział to już tam za wiele nie zrobi. Nasza wiedźma tutaj, powiem wam, dużą rolę odgrywa, że tak długo się trzyma. Muszę też patrzeć, czy tutaj nikt przed tym nie wraca do walki. Właśnie, wy wracacie, to do boju. Tutaj uciekają moi jedni wojacy. Za mało oddziałów. Tutaj nic nie wróciło. No właśnie, coś już wraca. To wy do przodu z powrotem. Ponówcie walkę w tym miejscu. No i w sumie... Wiecie co, no nie ma tego, nie ma rewelacji, ale też nie jest jakoś super, nie wiadomo jak źle. Nieprawdaż? No nie, źle, ewidentnie, nie ma tragedii. Jak jeśli tylko uda się tych złamać, ja zrobię tutaj szarż, żeby im podbić morale, no to powinniśmy to wygrać, ale tak powiem wam, patrzę, no, zobaczymy jak to pójdzie. Raczej tutaj szału jakiegoś wielkiego nie oczekuję. No ale kto wie. Dobra, nawrót. Jaką ta druga jazda? Ona już tak sobie, już jej nie ma. No to co? Wy, szarża, złamcie tych kolesi. Wy w ogóle się przestawcie i wszyscy walcie w tych strzelców, żeby ich wybić. Ty ponów szarży, chłopie. Musimy tych strzelców wybić. Oni są bardzo papierowi. Ci szkieleci na szczęście. Ale myślę, że na pewno lepiej wyszło, niż jakbym tą jazdę wystawił przed mury. Na 100% lepiej wyszło. To jest bez wątpienia w ogóle. Dobra. Walcie wszyscy tam. Z tych o. Wy też. No i tutaj jednak o dziwo, zobaczcie. Nasi się załamali. Ciekawe, prawda? Niech nasza przywódczyni na razie stoi. Ona musi przeżyć, to jest kluczowe. Wyróbcie nawrót. Troszkę ich ostrzelajmy w międzyczasie. Dobra, wal w tych. Wal w tych teraz. A ty do pomocy. Oj, czyżby żyli? Tak, cholera, złamali nas. Niestety, to jest największy problem, ale straty całkiem spore. Że tak powiem, za darmo krwi nie oddaliśmy. Wiele upiorów również poległo. No i jak to tutaj wygląda? Strzelcy tutaj dużą rolę odegrali. Jazda? No, nie aż taką rewelacyjną. Natomiast, no... Tak ta bitwa musiała się potoczyć. Pytanie teraz, co oni zrobią? Czy ją splądrują? Czy ją zajmą? Tudzież czy ją zniszczą, bo to jest kluczowe bardzo. Akurat ich mi tutaj, powiem wam, cholera, kurczę, nie potrzebuje, mając 3 armie chaosu na północ. No zobaczymy. Widzimy się za chwilkę na mapie kampanii. No i on, matka boska, nagrywania, żeś nie włączył. No i tak, widzę, że tutaj nas atakują oczywiście. No i co to do nas idzie? Wiecie co? Powiem wam, że chyba nawet tego nie gram, bo nawet jeśli nie zadam większe straty, to mi się wydaje, że oni się zregenerują w turę czy dwie, bo tak, nie mam szans tego wygrać. To jest armia dużo silniejsza od tamtej, plus jest jej mniej. A tak na automacie, no... I tak mało jest, poważnie? To w sumie ich nie jest za wiele, powiem wam. Ale tego i tak by nie dał rady wygrać, a wiem, że się zregenerują na pewno. W każdym razie, co chcę powiedzieć, to to, że jako iż na południu był garnizon, no i nie dało się rady tego obronić przeciwko armii takiej średniej, bo ta armia szkieletów nie była jakaś mocna, no to jakby tutaj był garnizony, to również myślę, że mało by co to dało, bo te armie chaosu są dużo silniejsze od tych na południu. No i mamy, słuchajcie, dezercję, matka boska. No wiem, widzę. Nie widzę, że są pustki w skarbcu, osada zniszczona. Zniszczona na północy, tutaj zajęta. Dobra, tutaj co się znowu wydarzyło ciekawego? Co to jest? Wysłanniczki Ariel. Uuu, jakie w ogóle dziwne mają te ikony. Takie niepodobne do innych z Warhammera, no nie? Cierpliwe wyczekiwanie. O, raniono. To kurde bele, jeszcze mi magiczkę zraniono. Gdzie? Tutaj, ja ci nie wierzę. Dobra, tak czy siak, co chcę zrobić to to, że ty, moja flotyllo, płyniesz na południe. No i pytanko, jak teraz wytrzasnę pieniążki? Bo tutaj zbyt wiele ich nie ma. No dobra, idziesz maleki tam. Kuźwa mać, nie to chciałem zrobić. Jakie nie lubię tej gry przez właśnie to, co teraz się stało. No szwak. W sensie, że widzieliście, że... Ja cię kręcę, zapomniałem, że muszę na morze wyjść. Dobra, nieistotne. Tak czy siak, gdzie jest ta armia, która była tutaj? Bo tutaj mamy 2 armie. To była jedna. Czy ona poszła tutaj? Jak tak, to... Macka boska, ale mi to popsuli plany, nie? No dobra, czy mogę podatki zwiększyć w moim państwie, czy nie mogę? Chwila. Wiedźmi Króla Gerondu. To się da w tej grze? Chyba się nie da. Wydaje mi się, że się nie da. No to tak, na pewno trzeba stoczyć bój z tą armią chaosu. Jak to wygląda tak normalnie, co? Mam jedną artylerię, piekielne działo. I to jest silna artyleria, ma 420 zasięgu, podczas gdy moje balisty mają dużo mniej. No ale moje balisty są typowo antypiechotne, a to w sumie nie wiem, są też niezłomne, więc ciężko będzie je złamać. No i jeszcze nie mam artylerii, więc... no, wolałbym chyba, żeby oni mnie zaatakowali. Wiecie co? Ja się trochę wycofam, bo wolałbym, żeby to oni mnie zaatakowali, ponieważ tak będą się podejść do nich na blisko. No i ta artyleria mnie bardzo pobije, no nie? Bardzo mnie pobije. Ale aż mi, słuchajcie, morale spadły po tym, co się tutaj dzieje w tej kampanii, naprawdę. Totalnie mnie to aż przybiło, bo nie wiem, co teraz mam zrobić przez ten chaos nieszczęsny, którego się nie spodziewałem. Podobno tam chyba Czarix napisał, czy Zakan, że kiedyś tutaj nie było tego chaosu w tym miejscu, czy coś takiego, że te trzy armie były gdzie indziej, nie wiem. Coś tam pisaliście. No to idziemy do grądu na razie. No i trzeba coś wykminić. Myślę, że pana Malekita troszkę uszczuplę. Na pewno widma wywalę. Są doświadczone, ale... Sorry. Muszę. Potrzebuję kasy. I to tak bardzo szybko. Wywalmy chyba... następnie. W Arkach są tanie jednostki. Straż na grądu nie jest też bardzo droga. No to myślę, że ją wywalę, bo... no słuchajcie, połączmy je najpierw. I wywalmy, no, ze dwa oddziały, żeby zacząć się regenerować w ogóle. Nawet, wiecie co, już wywal te dwa, bo to jest tam... w Werbunek to jest chwila. No nie. Tutaj stoimy. No i pozostaje chyba czekać. No zobaczymy, co zrobi wróg. Jeśli uderzy teraz tutaj na Halkadrę, no to będzie spoko, bo ze wsparciem będzie nie najgorzej. Gorzej, że ci się cholera tutaj ustawili. Czego by się nie chcieli dogadać, ten ham? Ale zobaczcie, tak fajnie szła kampania i jeden jedyny moment, kiedy się ten chaos pojawił, wszystko mi popsuł, bo tak mówię, no szedłbym dalej, nie? No niestety, błąd przy starcie kampanii, że jednak postanowiłem odważnie włączyć ten event z inwazją chaosu. O, i to widzę, że działa już od razu werbunek. Spoko, w niektórych Total Warach działa to tak, no przeważnie w historykach, że trzeba turę odczekać i dopiero wtedy mamy jakby już uzupełnianie się jednostek. No więc to w ogóle nie będą się otrzymać tej armii. Zatem Malekita, ja powiem wam, odeślę go gdzieś dalej. Niech sobie pływa. Dobra, w ogóle ile dawał tego zadowolenia, patrzcie. No i zakończmy turę. Chyba wszystko zrobiłem, tak mi się wydaje. Wszystko, co mogłem zrobić, niestety. O, kult rozkoszy, a wy co? Sojusz militarny. Wiecie co? Teraz, jakby się zgodzili i udałoby się z nimi, chociaż nie mają tyle wojen. Nie, słuchajcie, to nie wygląda dobrze, nie mają tyle wojen. Natomiast jakby się zgodzili i udałoby się nakłonić ich na konfederację, to bym dużo zyskał. Chociaż w sumie... nie, mi się wydaje, że nie ma sensu sobie na siłę nowych wrogów generować. Dobra, no ja nie. Kurczę, prostuj się. Trzeba chaosowi pokazać, gdzie jego miejsce. Odesłać go na pustkowia. Nie będziemy czekali, aż nadejdą husarzy z Kislewu na pomoc. Sami wstawimy im czoła. Dobra. Ale wciąż pozostaje silny, zobaczcie. Wciąż pozostaje silny i silniejszy od większości frakcji. To jest też super sprawa. Bo mam wiele bogatych osad. No i to jest już lepsza rzecz. I to jest już rzecz do wygrania, raczej nawet na lajcie. No bo tak, to trzeba pozbyć się tego, tych czempionów, matko boska, straż przednia. Na tych oczywiście użyjemy strzałów. Więc, no, zamierzam się ustawić jakąś taktyką, może w rogu mapy, czy gdzieś, żeby do mnie podeszli, żeby ich wymęczyć. Także dowodzenie z naszą armią włączone. Do zobaczenia za chwileczkę. Oh my god, co to do nas idzie, kurczę, za bydle nieszczęsne. No, ale rozstawiłem się na tyle mapy, żeby... no, w miarę defensywną pozycję obrać. No i standardowo zamierzam wykorzystać potencjał dystansowy. Tu w lesie ukryłem oddział konnicy, który, mam nadzieję, da radę jakąś wrogą artylerię nieco, no, posiekać, no bo tak. Plusem jest to, że wróg prawie wcale nie ma jednostek dystansowych, więc ja już chyba ją teraz wyślę do przodu, żeby do tego lasu się umiejscowiła. W ogóle mogłem ją ustawić od razu tutaj, bo ona na dzień dobry ma możliwość rozmieszczania się dalej niż to jest normalne. No więc tak. Nasi przywódcy raczej szans w zwarciu nie mają z tymi jednostkami chaosu. No i widzę, że o Jezu, ała. Ile? Dobra, to tak, to idzie, ty idziesz do przodu, ty będziesz kajtował. No to działo nas totalnie wymęczy. Może to miazdy czasem fokusować. że to nie byłoby najgorsze, no ale na pewno nie mogę w piechotę obrywać, bo to jest zbyt bolesne dla mnie. Więc tutaj weźmy, przenieśmy jeden oddział. Tu jest gites. No i co, nasi strzelcy muszą tutaj posiekać. Innej opcji nie ma. No, na szczęście niecelne. Na szczęście. Dobra, tego olbrzyma. Czy to będzie dobre, żeby go artylerią rozwalić? Okej, i później lecisz tam. Czy nie? Wydaje mi się, że na niego najlepsi będą po prostu nasi kusznicy i tyle. A tu się skupmy na tych elitarnych kolesiach. Grasanci, poczekajcie. Gdzie są kolesie z broniami? Na tych kolesi z broniami użyły swoich kuszników. Wolałbym na tych takich... nie, na tych lepszych. Wojownicy chaosu. To są chyba ci, którzy mieli 120 pancerza. O Jezu, a ty tak daleko żeś wyszedł? No dobra. Cofnij się więc. No nie, walcie w co chcecie i tyle. Niech będzie. Grunt, żeby tylko to coś wystrzelać. To paskudztwa, ale mają jednak jazdę. To nie zauważyłem, rycerze chaosu. Dobra. W niego, koniecznie. Wy się przygotujcie. No dobra, no i co? Tych troli już ładnie posiekałem. To lekko się ustawmy na tę stronę. Dobra, wy jesteście przegrupowani nawet dobrze. No i pani, to jest w ogóle dowódczyni nasza, do tyłu. Czemu ja tak w ogóle wysłałem? Mi chodziło o to, żeby wysłać. To tutaj lekki, tutaj kurczę błąd. Na dzień dobry. Okej. Jazda. No, zatrzymało dzieło. Zatrzymało nieszczęsne działo. No i co, tłuczemy się. Ale chaos widzę, że jest bardzo silną frakcją. To nie są, słuchajcie, przelewki. To nie jest nic słabego. Wkroczmy, żeby od flanki uderzyć, na przykład tutaj w to miejsce. No i liczmy, że strzelcy dadzą radę coś tam zdziałać. Ten troll doszedł do walki, no i niedobrze. Muszę go prędko unicestwić, ale widzę, że już pełny fokus na niego idzie. Tutaj też te trolle padają. No i tutaj widzę, że moja jazda się przegrupowała. Czy zostawili działo? Czy dobrze widzę? Tak, zostawili działo, ale ono jakby dalej się ruszało, na to wygląda. A, bo ono tak pulsuje, dobra. No to tą jazdę oddzielajmy do tyłu. No i co? Wrogi lord nie żyje. No to kurczę, kiedy? Kto go zabił? Ta, specjalistka. Super, no to powinno ich bardzo osłabić. No właśnie, to powinno ich bardzo osłabić. Dobra, ty idziesz na flankę, uderzcie na tych. Tutaj no, możemy polec. W tym miejscu już rozbijamy tych grasantów klasycznych. Oni są bardzo słabi, ta piechota klasyczna. Dobrze, że to nie była ta armia taka bardzo elitarna. Jak te chociażby wcześniejsze. No i jednak na dystans, o dziwo, zobaczcie, dało radę również coś tam zdziałać w walce z chaosem. Znaczy, tutaj jeszcze nie chcę chwalić bitwy przed zakończeniem, no ale wszystko się zanosi na to, że raczej to już mam w kieszeni. Tak patrząc na przewagę, ja to wszystko, raczej to już jest tak zwane GG. Dobra, specjalisto, do walki. Pokażę, faktycznie jesteś dobry w zwarciu. Okej. Tutaj możemy ten, no i słuchajcie, GG. Jedna z armii chaosu, no jeszcze może nie zniszczona, a wstępnie rozbrojona i rozbita. Grunt, żeby teraz ich podobijać. Ile ich ucieknie, nie wiem, pewnie no nie najmniej, ale podobijamy ich tyle, ile się da. Artylerią w ogóle będą wali w ten oddział taki cały, żeby no, się upewnić, że on się nie przegrupuje i nawet fajnie byłoby w tą obsługę artylerii walić, ale ona już ucieka poza zasięg, więc raczej jej nie trafię za dobrze. I możemy też tych lepszych, grasantów z bronią oburęczną. Szybka bitwa w ogóle, bardzo szybka. Widzę, że widma sobie wciąż dobrze radzą, zobaczcie. A straszna grądu ile zabiła? No tak, to jednak za sprawą dystansu chyba to wygraliśmy. I artyleria aż tyle nie zabiła. No i to jest też fajna sprawa, że chaos jest bardzo nieliczebny. Te ich oddziały piechoty mają po 60 ludzi w oddziale. Nie tak jak my, na przykład po 120. Mają dwukrotnie mniej liczebną armię. I to jest wielkim dla nas atutem. Dobra, walcie teraz w tych. Wy to nie wiem, próbujcie coś tam zdziałać. No i co? Siebie nie trafiam. No czekajcie, idźmy tak, obejdźmy ich lekko. Dobra, działa już poza zasięgiem. No to skręcamy o tak. Ta pani goni. Wy zniszczcie to cholerstwo. Ono dalej wali! A bo to jeszcze GG nie jest, no tak. No to zniszczmy to cholerne działo, które jest niezłomne. A, bo ono jest niezłomne. No tak, ono nie spanikuje samowolnie. Trzeba je całkowicie zniszczyć. No to grunt, żeby je unieszkodliwić, to jest dla nas największe zagrożenie w tej batalii faktyczne. No i mamy, proszę bardzo, zwycięstwo. Także ja wam teraz podziękuję. Znaczy jeszcze nie za uwagę, bo jeszcze odcineczek to jest, słuchajcie, dopiero jakaś połowa pewnie jest. Ale no widzimy się z powrotem, jak się już nam ekranik ładowania załaduje. Dowódca Malofex legł w boju. No więc tak, jedna z 3 armii pokonanych. Co prawda się jeszcze przegrupował, ale to już jest mniejsze zagrożenie. No i co tutaj do nas podeszło? To jest ta sama armia? On się tak szybko dowerbował, czy co? Chwila. Wydawało mi się, że więcej jednostek zniszczyłem, a tutaj pokazuje ponad połowę. stanu armii. No, zaraz zobaczymy. Dobra. To tak. Konfederacja. O, w ogóle mało konfederacji było. A, zapomniałem, że komputer się konfederuje, jak chaos nadejdzie. Więc powiem wam, że ja nie będę tego, słuchajcie, odbudowywał, bo to się nadzwyczajnie nie opłaci. Plus jest to ryzyko, nie wiem, czy kolejne inwazje się nie pojawią na ten teren. Raczej więcej wydam na rozbudowę tych osad, niż faktycznie z nich zarobię, więc je olewam całkowicie. Dobra, Malofex nie żyje. Zwerbuj lorda. No, gdybym miał za co, to bym zwerbował, tak to podziękuję. Dobra, co to w ogóle tutaj jest w tej armii? Ciekawego, pokażcie mi proszę, cóż to jest za cudeńko. Okej, niedobitki, super, no to na to macie. Tundra, w ogóle grałem sobie tymi wybrzeżem wampirów prywatnie i powiem wam, że że jak jest ten tutaj ocean galonów, znaczy cmentarzysko. Tak sobie znajdziecie, tutaj macie pokazane, że jest tundra. O dziwo, że jest wyczerpanie i z powodu tundry. Takie what the fuck? Jaka tundra? Co to z tłumaczeniem chyba nie tak wyszło. Dobra, ten gościu nie żyje. No i co tu jeszcze oni mają? To jest najgorsze, że nie wiem, gdzie oni są. No właśnie. To jest totalnie najgorsze. Dobra, ci w ogóle widzę, że na głębokie wody wyruszyli, dobra. Malekit, idź sobie na razie tutaj do Nagaru. Ty cumuj w... nie tutaj, tylko w osadzie. Nawet nie musi wstępnie, ale powiem wam, że chyba garnizony tutaj zacznę wznosić poważnie jakieś. Nawet jeszcze nie mogę, bo sobie poziom wyższy wznieść. Tu już jeden mam. Tutaj będę mógł kolejny. To na razie rozbudujmy tę osadę, żeby w niej garnizon wybudować. Dobra, teraz niczego tutaj nie robię. No to nie wiem, to co by z tą arką można byłoby zrobić? Z jednej strony mógłbym te jednostki dać Malekitowi. I to nie byłoby takie głupie, bo miałbym całą armię w gotowości, ale z kolei, z drugiej strony, nie wiem, czy te osady nie są niebezpieczne, bo z kim ja się w ogóle tłukę teraz? Kult Soteka, nie w ogóle po cholerę się z nimi tłukę, wątpię, żeby oni do mnie dotarli. Plemię i Glicy, Norska może jakąś inwazję zrobić, ale raczej wątpię, żeby aż tam się pokusili. To mnie najbardziej wkurza, no i chaos oczywiście, tak? Więc myślę, że chyba zrobię taki taktyczny myk, że oddam Malekitowi tę tutaj armię, tą elitarną armię, żeby już nią władał. On je potrzebuje, ale nie wiem, czy akurat mogę teraz. Dobra, zamień się z nimi. Weź tych o. Jak tam koszt się w ogóle skoczy? O matko boska, nie w tej turze. Dobra, oddawaj, nie w tej turze. No to po prostu niech Arka stoi obok. No i w razie wrócić tam pomoże później. Sumuj do portu. Mogę czy nie mogę? A, chwila, zasięg. A, czy jak już Malekit jest, to chyba nie mogę. No dobra, to pod portem stój. Widzę, że to jest duża różnica kosztów. Dargot. Dargot mogę zrobić garnizon. I zrobię. W razie W. Tu również mogę zrobić garnizon i również go zrobię. Następnie w Halkadram. Co bym chciał zrobić? Ten wąwóz mnie troszkę, powiem wam, zdenerwował. Przydałby się koniecznie jakiś agent, jakaś magiczka, czy ktoś, żebym zrobił jakiś zwiat taktyczny, bo nie wiem, czego się spodziewać. I chyba faktycznie wyślę magiczkę, bo wiem, że tu są gdzieś te armie. Dobra, i szukaj wrogów. Dobra, to jest jedna armia, no to stój. I to jest armia kogo? Fester Gaxa. No to myślę, że mogę wyjść mu naprzeciw. Bo taką armią powinienem dać radę z tym wygrać. Co tutaj jest? Ogary chaosu, to chyba nie jest nic mocnego. Pomioty są raczej słabe, bo łatwo jest je wystrzelać. To jest niebezpieczne, no i to. Nie, no to słuchajcie, na luzie dam radę czymś takim, więc ustaw się tutaj na granicy. Dobra, nawet mogę jeszcze kawałek dalej, żeby jakiś lepszy teren zrobić. Może sprowokować zasadzkę. O, na przykład gdzieś, słuchajcie, tutaj. Tak, żebym, ja się chcę ustawić tak, żebym to ja miał przewagę terenu, kiedy on mnie zaatakuje, bo tutaj raczej on będzie miał przewagę, więc ustawienie się tutaj, w lesie, jakaś tam szansa jest, jakby wyszło, to powiem wam, że byłoby super. Byłoby naprawdę super. I co, stoisz w tym? Czy nie? Dobra. Stoisz czy nie stoisz? Kurde, dobra. Tutaj się ustaw. Teraz chyba... Nie no, stał normalnie. Dobra, wracaj. Stary, jednak comeback. Comeback taktyczny. Dobra, jest gites, nieważne. Magiczka, dołącz. No i możemy w tej armii już coś tam zdziałać, tą armią. Następnie pan Larian. No, boostuj sobie jednostki. Kolejny awans. A, ten Larian jak awansował. Proszę, 2 poziomy od razu na dzień dobry. To jest fajna sprawa. No i co? Ile w ogóle mam tych armii? Bo możliwe, że którąś armię przeoczyłem, zapomniałem o niej, nie wiem. Zróbmy sobie taki zwiat. To jesteś ty, Kalgunie. Malekit, to w ogóle na razie czekasz na wezwanie, na specjalne zaproszenie. Nawet mógłbym iść mniej więcej w tym regionie, żeby tu przy porcie, bo tutaj w ogóle mogę podpłynąć? Czy muszę koniecznie przy osadzie dać te jednostki? Chwila. Tu chyba nie mogę, co? Chociaż niby jest plaża, powinienem móc. Ale... Nie wiem, czy nie podpłynę do Hanedgaru. Nie, na razie stójmy. Ty jesteś tutaj. Dobra, koniec tury. No i oby nas zaatakowali, ta armia chaosu. Wtedy rozbiję drugą i pozostanie ostatnia. No i dzięki temu powinienem... O Jezu. Kult rozkoszy skonfederował Harganet. O kuźwa mać. Dobrze i niedobrze. Dlaczego? Dobrze, dlatego, że mogę ich skonfederować ja. I zyskam te tereny wszystkie. Niedobrze, dlatego, że... No wschód. Wschód niestety, ale... w ogóle oblegają na Garont. Ciekawa sprawa. Niedobrze, dlatego, że... No nie mogę tam teraz ruszyć, bo już nie mam po co. Ale w sumie teraz, podpisując z nimi sojusz, mogę ich w przyszłości wcielić do mojego imperium. Chociaż w sumie teraz to już jest takie imperium na bardzo glinianych nogach. No i faktycznie zaatakowali pana Kalguna, więc... Dobra. Premia do szarży. Dla kogo by to dać? Dla kogo by dać szarże? No może dlatego. Dobra. A tutaj obrażenia broni przebijającej pancerz. No to na pewno widma. Takie w najpełniejszym stadium. A w sumie tam nie ma dużego wyboru. No i co? Co my tutaj w ogóle mamy takiego? Teren jest tundra. Niestety zasadzka nie wypaliła. Ale mam 2 razy artylerię. Nie mam jazdy, więc... Ale mam magiczkę. Mam tutaj magię, tam magii nie miałem, zatem do boju, widzimy się za chwilkę. Ja już rozstawiony, no to zaczniemy bitewkę i myślę, że można zaryzykować, może troszkę więcej tych wiatrów będzie, no i na szczęście Ranald nam sprzyja, świetnie. Więc tak, ustawiłem się tutaj, tylko dlatego, że jest tutaj ta woda i nie można wtedy się przedrzeć, zatem mam naturalnie tę prawą flankę bronioną praktycznie do końca, całkowicie, więc to o to chodziło tutaj. I muszę się bardziej skupić na lewej flance, z której niestety wróg będzie miał szarżę, jak się wdrapie, ale tak dla mnie to jest lepsza opcja, bo w tych lasach niezbyt chciałbym się kitrać. Zatem co? Panie Kalgunie, będziesz kajtował wrogą artylerię, o ile w ogóle oni do nas podejdą. No bo ta artyleria będzie mnie bardzo bolała. Możliwe, że walnę... Jakieś zaklęcie. Małe skupisko magicznych dusz. Duże obszar rażenia. Pojedynczemu. Oddziałowi. No to byłoby dobre, słuchajcie. Bo myślę, że ja tą artylerię jakimś zaklęciem trzasnę, czy coś. No i co? Ja się ustawiłem tak, jak widzicie. Nawet mogę się lekko przestawić, żeby strzeli bardziej do prawej strony. Na przykład to tak. Coś takiego. Tu mogę troszkę ich cofnąć. Tych lekko do tyłu. Taka lekka korekta teraz, jak już mogę, to już dlaczego by nie. I was mniej więcej tak. No jeszcze działa. Widzę, że muszę lekko do prawej wziąć, bo troszkę są nieposłuszne. Nieszczęsne działa. Dobra, a ty prowokuj, prowokuj. No i ja bym chciał to przeczytać na szybkości. Co to jest? Kocioł niebios. Przeciwko wielu, to nie na pewno. Tutaj przeciwko wielu również. Powiem wam, słuchajcie, spróbuję. Może to wypali. Tak. No zobaczmy. Jak wypali, będzie super. A to jednak tutaj mam zaklęcia. Mam zaklęcia! Mam amatestowe słońce. No i to chyba wypali, słuchajcie, i to chyba wypali faktycznie. Dobra, więc tak, to już się stara, zobaczcie mnie oflankować, ale mi się to nie uda, bo nie ma jak, bo wtedy się nie da przejechać chyba. Nie da się, to gdzie ty kolego jedziesz? Cóż to za plan jest taki twój? Raczej nie działający. Przestawmy się od razu, żeby ich ostrzelać. Dobra, tu również się przestawię na tą jazdę, na nią się troszkę sfokusujmy. Dobra. Kalgun, może ciut do tyłu. Może w tego gościa walni, co? Kolmogę. Nie wiem, czy to będzie efektywne, ale spróbujmy. Nie zaszkodzi sprawdzić, co? Dobra, do tyłu. Uwaga. No, nieefektywne. Słabo go przyfajczyło. Artyleria wciąż wali. I to dużo wali. Za dużo. Dobra. Może zaraz walniemy skilla jakiegoś, co? Jazdy już tam powoli siekamy. Tutaj jakiś tam ostrzał jest. Tu mogę w ogóle... Chyba to jest miejsce, słuchajcie. Nie wiem, czy w ogóle jest sens strzelać tych kolesi, bo oni tak mi nie zagrożą. Dobra. Magiczka, przygotuj zaklęcie. No i co? Robią szarżę tymi nieszczęśnikami całymi. No to walnijmy jedno zaklęcie tutaj. To z powrotem walnę w artylerię, żeby ją jeszcze rozbić. Dobra. To natomiast walnę, nie, może gdzieś tutaj. No też może tutaj, bo dużych jest wrogów w tym miejscu. Przy okazji słońce Xerxesa. Powinno się udać. Następnie wyleczmy jakiś oddział 1. W tym miejscu koniecznie muszę wyleczyć. Jak tam ta jazda? Czy zrobiła? I widzę, że celuje w moich to ja muszę to zniszczyć szybko. W moją artylerię. Prędko ich rozbijmy. Tutaj na... Dobra. Oby się udało. Wy na wsparcie w tym miejscu. No i jednak nie. To jednak nie w tym miejscu. Wy tutaj. Wy troszkę do centrum formacji, bo jest nieco ciekawie. Okej. Dojadą? Nie dojadą chyba, co? Nie powinni. No i rewelacja. Walcie teraz w tą kiść jednostek. Okej, wy również gdzieś tam walcie. Bo jak jesteście ustawieni, przestawcie się z powrotem. My troszkę może do tyłu, troszkę jakoś, nie, walcie w tych cały czas. No i przewagę o dziwo zyskuje. Nie ma tragedii, ale nasza magiczka, powiem wam, że kuźwa spękował, nie zdążyłem użyć zaklęcia, ale może wróci jeszcze. Gdzie jest Kalgun? Kalgun jest tutaj. A weź wali kulą ognia taką, co? No, zaklęcie. Tu koniecznie, wojownicy chaosu, dostaje elita. Dobra. To jest małe skupisko, na to działo cholerne. Nie wiem, czy się chwilę opłaci w to walić jednak. Wydaje mi się, że chyba nie. Ale przewagę zyskujemy. Dużo nam dało te zaklęcie z czarnych ark. To nam dało bardzo dużo. Poważnie. Okej. No i tak. Tu finalnie te psy nieszczęsne coś tam nam robią. Ale widzę, że to jest już globalna panika. Magiczka przeżyła. No i chyba mogę powiedzieć, że GGWP. Wy w ogóle byście zaczęli źle ustawieni. To działa. Troszkę pod kątem. Będzie lepiej. Wy też się przestawcie, będzie lepiej strzali. No i udało się tę bitwę wygrać, wybronić finalnie. Rewelacja. Podobijamy ich ile się da. No i magiczką faktycznie mogę użyć słońce. Gdzieś, nie wiem, tutaj może. No, walnij. Walnij! Dobra. Nie ma zasięgu, co? No to poczekaj, no to się... O, no poważnie. Taka pęka jest najgorsza, nie? No dobra, no niech będzie. No to walmy w to. Bo to musimy ich wybić, inaczej to nie przestanie strzelać. A wciąż tam będzie straty robiło duże. Niestety jest to niezłomne. Zatem no trzeba tak to wybić do końca. Dobra, wal. Jakby magiczka wróciła, to powiem wam, że bym je użył do tego, aby wyleczyła swoje jednostki, bo ona ma to leczenie. Może w ogóle kulognia na taki dystans? Czy nie? O, patrzcie! No i chyba po sprawie, co? Kto to żyje? Ostatni gościu. Mi się wydaje, że jednym nie da rady raczej obsłużyć artylerii. Taki w ogóle ma zasięg, matko boska. A to pokazać zasięg tego? Tej kuli ognia? O kurde. Leci? Fire! Uwaga, trafi, obyś to trafił, błagam cię, człowieku. Trafi idealnie do lufy i zniszczył. Cholerstwo. Wytwór chaosu, jak dobrze. Cieszę się bardzo, no ale gdyby tylko ta magiczka wróciła, bym jeszcze się ciut podleczył, ale chyba się to nie uda. Jeszcze żyjesz, co? No dobra, to Kalgun. Walkuszą. Dobra, tych już chyba nie dorwiemy. Tych wybrańców, no to się zanosi. No i co? Widma. Dużo zrobiliście? Dużo zrobiliście. Straszna Grądu raczej ma rolę defensywną, obronną. Troszkę mogłem lepiej wykorzystać moje balisty, bo jak widzieliście były ustawione, w ogóle nawet nie ryzykujemy strat, były ustawione w tą stronę, a oni w większości tutaj się skumulowali. Nie miałem zakresu strzału na nich. No to jeszcze wybijmy tych gagatków, zobaczcie jakie krasnale, co to w ogóle jest? Krasnoludy jakieś, nie? No, no ta, no jak artyleria obsługa, to kto inny? Chaos. Super, aż ci czapka spadła. A nie głowa! Nie sama czapka, od razu z głową poleciało, czyżby to ten? Poczekajcie, o, już go zabiję. A nie, nie zabiję, przeżył to. Nie walcie, chcę go Kalgunem zabić. Nawet kulą ognia. Nie walcie, powiedziałem. Stop. No. I proszę bardzo, tak wygląda bez głowy krasnoludzki ten chaosista upieczony. A nie, jednak z głową. Znaczy wiem, że to nie jest ogólnie... Nie wiem, czy to był krasnolud chaosu, ale ogólnie nie ma jeszcze jakby tej rasy w grze. Możliwe są takie teorie, że się pojawi, zanim jeszcze w ogóle będzie Warhammer 3. Że się pojawią krasnoludy chaosu, jako jakieś rozszerzenie, prawda? Tak jak dodali rasę chociażby Vampir Coast, Wybrzeże Wampirów, to i tak i może ci się pojawią. No dobra. Aż poczułem ulgę, kurczę, jak się udało ich pokonać. I jeszcze tylko jedna armia. No i północ mam mniej więcej już opanowaną. W ogóle widzieliście, przez chwilkę się tutaj mapa chyba odkryła. Aż sobie to później obejrzę poza, już po nagraniu, czy były pokazane dokładnie szczegółowe prowincje, jak to się tam ma. Ciekawe, nie? Czyżby Norska ofiarę złożyła? Plemię Czerwonych Rogów atakuje kult rozkoszy. No oczywiście, że pomogę. Mam tutaj armię. Pomogę, bardzo chętnie. No dobra, no to tak. Czy mogę... Kurde, właśnie pytanie. Bo zwykle dawało się przez fort uciec armią z miasta. Plądrowanie, jeszcze ktoś mnie plądruje. Technologia. Okej, skupienie na jeździe. Spoko, spoko. Czy mogę faktycznie coś takiego zrobić? Albo w drugą stronę? Dobra, no zróbmy coś takiego. Poproszę. No i comeback. Saveik, bo zaraz się coś zbaguje jeszcze. Najpierw powrót do... No, po prostu atak i tyle. I co? Halo, halo. Malekit. Na swoim smoczku. Dobra. No wiecie co, też dam na automacie, bo to jest cała armia łuczników, oni spańkują błyskawicznie. Co prawda pograłbym normalnie tym Malekitem, ale myślę, że to akurat na automacie sobie trzaśniemy. No wiecie, że to jest, słuchajcie, dobra rzecz ten smok. Widzę, że to jest dobra rzecz. Dobra, doświadczenie może nie. Uzupełnijmy się, spoko. No i tutaj spokój jest już opanowany. Więc tak, uzyskano broń, miecz pewnego ciosu. Czy mogę od razu to oddać? Byłbym wdzięczny. Halo, halo. A mogę na personel marszu? Żeby cię tylko nie kosztowało. Aj, niedobrze. Chyba, że zrobię taki myk, że ty do miasta wejdziesz. No nie mogę tak zrobić. Dobra, niestety. Nieistotne. W każdym razie, jak tam z tym chaosem, co? To jest armia już niedobitków. To ich sobie od razu dobijmy, żeby nie było. Super. Okej. Nikt nie padł. Fajnie, żadnego trupa nawet, o to chodziło. I mamy dwa awanse. Pani Magiczka, na dzień dobry. Witam, witam, witam. No i co? Co by tobie w ogóle dać, moje ty piękniejsio? Rezerwa koniecznie. Na początek, później feralny atak. Sobie zmniejszymy jego częstotliwość. Teraz naszego Kalguna w ogóle będzie mógł mieć smoka już niebawem. To też się bardzo przyda, to da kolosalną różnicę, jak już go będzie mógł z powrotem posiadać. No i nie wiem, czy... Nie wiem, gdzie jest ta armia kolejna. Bo chwila. Tutaj pokonałem tą pokonałem. Tu było jeszcze jednak gdzieś w tej okolicy. No nie. Ale nie mam jakiej zobaczyć, jakiej wyświetlić. To myślę, że wyślę tam magiczkę na północ. I ona to po prostu poszpera, poszuka. Grunt, żeby wiedzieć, co atakować. To jest najważniejsze. Ty więc teraz wróć do gruntu, się zregeneruj. Albo do wielkiej areny. Będzie bliżej, żeby pomóc na grunt. Chociaż na grunt... Słuchajcie, ta armia nie ma szans z gruntem. Najmniejszych. No zobaczcie, to... Wiecie co, to wezmę na automacie, żeby już mieć z głowy tą armię. No zobaczcie. Super, aż mi morale z powrotem podskoczyły. Więc tak. Trzeba będzie z powrotem odbić wąwóz. Nie wiem, czy nie mogę zrobić tego tą armią. Wydaje mi się, że tu już nie powinno być tych chaosu. Ale to jest znowu ryzyko. Że co jak będą, prawda? Co wtedy? No to wtedy tą pomogę. Dobra, na moją odpowiedzialność idziemy na południe. No i mam jakąś armijkę, dopiero się werbują. Nie są więc groźni na razie. Mogę... oni się jedną turę tylko werbują, czarna straszna grądu. To mogę ich dowerbować jeszcze. Albo nawet, wiecie co, na razie dowerbuję czegoś śmieciowego, żeby zapchać armię. I naturalnie będzie miała lepsze szanse na automacie. Ty idź do grądu z powrotem. Dostępne badania. I co my tutaj dostaniemy? Pancerz. Pancerz by się przydał, ale to dla słabych jednostek. Pancerz dla już lepszych rzeczy. No i zasięg ruchu na opiekę kampanii. To jest fajne. I prędkość. Mobilność. W to pójdę. Mobilność zawsze fajna rzecz. Przyda się bardzo. Więc tak. Dostępne ulepszenie osady. Właśnie ten grunt mogę rozbudować, ale to kosztuje 6 koła. Na razie mnie na to bardzo nie stać. Dostępne ulepszenie czarnej arki. To już prędzej bym zrobił. Tak po czarnej arki, co tu mogę werbować? Widma mogę. Mi się wydaje, że mógłbym zrobić teraz to. Ale też musiałbym ulepszyć to. Ile to kosztuje? 5 koła. To na razie zrezygnuję z tego. Kolejną osadę mogę. Dargot, tak? To mi się opłacało tutaj to zrobić. A mogę jakąś jeszcze inną? Nie wiem, cóż, plac zniszczenia to raczej nie nastawiam się, że on przetrwa, bo mi się wydaje, że ta armia jest gdzieś tutaj, ta trzecia. Dobra, rozdajmy skille dla admirała wspaniałego. Koszt werbunku, to jest fajne, żeby te jednostki się taniej werbowały. Co to w ogóle było? Niepokonana. A, na razie nie. No to tak. No to tak. Myślę, że ulepszy tę osadę faktycznie. To się chyba opłaci. Gdzie to było? To było... O tutaj, dobra. Rozwińmy to. Dalej, port. Port da dużo kasy, szybko się zwróci. I jeszcze mogę ten obsydian cały zbustować, ale to już na razie nie teraz, bo troszkę z kasą nie jest najciekawiej przez to, że Maleki dowodzi ręcznie tą armią. No więc tak, taktyka jest taka. Odbuduję to, północ już raczej odpuszczę, to będę musiał odbudować, no i po rozbiciu tej armii faktycznie wrócimy z powrotem do gry. Robię zapis. Nie, zobaczmy, czy chaos nas zaskoczy, czy się pokaże w końcu. Wytrzymam, że się pokaże, on się pokaże. I muszę się dogadać w dyplomacji z moją mamuśką, z kultem rozkoszy. Bo raczej, jeśli są od nas na tyle silniejsi, to nie zgodzą się na konfederację. Plus chyba nie mogą od razu, bo tam jest jakiś, pamiętam, okres czasu trzeba odczekać od konfederacji do konfederacji. I chyba to też działa na komputer. Tak strzelam. Twardziele Grimgora. Orkowie chyba to jest taka dosyć łatwa frakcja. na zasadzie takiej, że ich armią, taką już doborową, jest się w stanie wygrać każdą bitwę na automacie, bo ma się dużą przewagę. No i faktycznie tutaj się pojawili gagatkowie. Wiecie co? Ja to zagram, postaram się coś tam zadać im straty, bo tutaj akurat to będzie kluczowe, żeby w tej bitwie zadać spore straty wrogowi. No, zobaczymy, zagramy to. Będzie to bitwa polowa, ale to już chyba nie w tym odcinku, bo już troszkę tych bitew ostatnio było. Dokonajmy więc jeszcze zwiadu pola walki. Kucharz. Kuchar. Juchokosiarz. Paskudnie wygląda, nie? No i mam zarąbiste wzgórze. Ale co? No, posępnymi tego nie wygram. Dyscyplina niby nie najmniejsza. No, mam tych 4 strzelców. Jakby się udało rozbić tych z wielką bronią, tych zwykłych grasantów, tych to pewnie nie. To jest chyba najsilniejsza armia z tych wszystkich, jak mi się wydaje. Dobra, w każdym razie, to już w tym odcinku tyle. W miarę się udało sytuację opanować. W turze kolejne, jak już przegram oczywiście, bo tej bitwy raczej nie wygram. Jak już rozegram tę bitwę, no to w turze kolejnej zamierzam, szeroko mówiąc, Malekitem tutaj przyjść i tego gościa całkowicie wybić. Następnie, jak już się przegrupuje, ogarnę sytuację, no to skupię się na południu, ruszymy na wybrańców Neheka, czy tam Nagasza, na tą armię pustynną, no i na południu będziemy się rozwijali, bo ta północ troszkę, powiem wam, nie, no widać, że nie chcą, żebym tam był, także zachęcam oczywiście do oceny filmu, możecie go też skomentować oraz kanał zasubskrybować. Dzisiaj najpewniej jest live'ik i mi się wydaje, że dzisiaj chyba live'ik jest wcześniej, gdzieś możliwe, że nawet za chwilę jak wy to kończycie, czyli o godzinie 16, bo wieczorem mi się wydaje, że raczej czasu mieć nie będę, także z mojej strony to byłoby na tyle, dzięki za uwagę, hej popa i do następnego!